Pan, wołaj, a nie ustawaj, jak trąba podnieś głos Twój, a opowiadaj ludowi memu złości ich i domowi Jakubowemu grzechy ich. Bo mnie od dnia do dnia szukają i chcą znać drogi moje, jakby naród, który sprawiedliwość czynił i sądu Boga swego nie opuścił. Pytają mnie o sądy sprawiedliwości, chcą się do Boga przybliżyć. Czemuśmy pościli, a nie wyjrzałeś, poniżyliśmy dusze nasze, a nie widziałeś. Oto w dzień postu waszego znajduje się wola wasza i wszystkich dłużników waszych pociągacie. Oto na swary i na zwady pościcie, a bijecie pięścią bezbożnie. Nie poście jak aż do tego dnia, aby usłyszano głos wasz na wysokości. Czy taki jest post, który obrałem, aby przez dzień trapił człowiek duszę swoją, krzywił jak obręcz głowę swoją, a wór i popiół podścielał? Czy to nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Czy nie to jest raczej post, który obrałem? Rozwiąż węzy bezbożności, rozwiąż brzemiona ciążące, wypuść wolno niewolą uciśnionych, a wszelakie brzemię rozerwij. Ułam łaknącemu chleba Twego, a ubogich i tułających się wprowadź do domu Twego. Gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go, a nie garć ciałem Twoim. Wtedy wytryśnie jak poranek światłość Twoja, a zdrowie Twoje rychlej nadejdzie i pójdzie przed obliczem Twoim sprawiedliwość Twoja, a chwała Pańska zamykać będzie Twój pochód. Wtedy wzywać będziesz, a Pan wysłucha, zawołasz, a rzecze oto ja, albowiem miłosierny jestem Pan, Bóg Twój. Oraz Ewangelię według świętego Mateusza, które jest poszanowania, powstawszy jako słów Bożych, wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego Twego, a w nienawiści będziesz miał nieprzyjaciela Twego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który sprawia, że słońce jego wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszczem zrasza sprawiedliwych i nieprawych. Gdybyście bowiem miłowali tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Albo jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią? Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi i żeby was widziano. Inaczej nagrody mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Gdy tedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, że wzięli już nagrodę swoją. Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, aby jałmużna twoja była w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odpłaci tobie. Tyle słów Ewangelii Świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pojawia się nieraz zarzut skierowany przeciwko, powiedzmy, praktyce pokory chrześcijańskiej. Zarzut, który polega na tym, że tak naprawdę chrześcijanie sprzyjają rozprzestrzenianiu się zła w świecie. Bo kiedyż Pan Jezus mówi, nadstaw drugi podliczek, jeśli cię już ktoś w pierwszy uderzy, no to jest to jakby kuszenie do złego, mojego bliźniego, mojego wroga albo mojego byłego przyjaciela. Jeśli Pan Jezus, a za nim apostołowie mówią, cierpliwie znoście krzywdy, módlcie się za tych, którzy was spotwarzają, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, nie oddawajcie złem za złem, miłujcie nie tylko przyjaciół waszych, ale i nieprzyjaciół waszych, to cóż to jest pozornie, jak nie zaproszenie do panoszenia się zła w tym świecie? Jak te owce na rzeź zabijają nas od dnia, od świtu do nocy, jak te baranki, które nie otwierają ust przeciwko strzygącym ich, jak te ofiary losu, które podkładają się pod każdą nienawiść, pod każde prześladowanie. A przecież można oko za oko, ząb za ząb, pięść za pięść. Można oddać cios za cios i jakoś sobie w tym życiu wyciosać drogę do spełnienia, do szczęścia, jakkolwiek by to nazwać. Niemniej w tych przykazaniach, które i dzisiaj słyszymy, miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. W tym słychać i wybrzmiewa mądrość Boża. Mądrość, która objawia nam i naszym sercom tajemnicę zła.
Zło szerzy się jak zaraza, jak jakaś choroba zakaźna. Cios za cios, zło za zło. Zostałem skrzywdzony, ktoś mi wbił nóż w serce, moja ukochana mnie zdradziła, mój ukochany mnie zdradził, mąż odszedł i tak dalej, i tak dalej. Czuję ból, czuję cierpienie, czuję gniew. I oto gniew, który mnie zmusza, czuję ten gniew, który mnie zmusza, aby to zło jakoś uzewnętrznić, oddać. Niekoniecznie temu, kto ode mnie odszedł, ale może komuś innemu. Mówi psychologia, taka tania, codzienna psychologia, bici biją. To jest trochę tajemnica zła w tym. W tym się zawiera nienawiść, która szerzy się jak płomień w tym świecie. To jest tajemnica nieprawości, którą łatwo pojąć przy odrobinie zastanowienia, przy odrobinie medytacji, do której zachęca nas zresztą Wielki Post. Oto zło rozprzestrzenia się, ponieważ my tym złem się dzielimy z innymi. Oto zło się rozprzestrzenia, ponieważ my pełni mdłości, czujący już się niedobrze od tego, co nas przepełnia i zatruwa nasze serce, wylewamy to na zewnątrz i dajemy innym. Pięść za pięść, nienawiść za nienawiść. Ktoś mnie uderzy, ja mu oddam. Ktoś mnie uderzy niesprawiedliwie, ja mu komuś innemu oddam niesprawiedliwie. I tak to zło się rozprzestrzenia po wszystkich zakątkach tej ziemi. A co tymczasem zrobił Pan Jezus, Jezus Chrystus? Jak pokonał to zło? W ogrodzie Getsemani uklęknął przed swoim Ojcem jako człowiek, jako Jego stworzenie, a równocześnie jako Bóg, ofiarnik, kapłan i król swojego narodu. Uklęknął i przyjął całe zło tego świata do siebie, do własnego najświętszego serca. Przyjął wszystkie potwarze, obelgi, nienawiść, gniew, plwociny, cokolwiek innego by tam człowiek jeszcze nie wymyślił. Przyjął to wszystko do swojego serca i zatrzymał w tym sercu. Nie otworzył swych ust w gniewie i w przekleństwie, choć mógłby i nawet powinien skazać tych wszystkich faryzeuszy i tą całą bandę, która go dręczyła niemiłosiernie przez Wielki Piątek, ale przecież i wcześniej. Nie powiedział nic, przyjął wszystko w swoim sercu, wziął wszystko do swojego serca, wstał i poszedł na krzyż. I pozwolił, by to zło zginęło z nim na krzyżu. Nie oddał, nie przekazał go dalej, nie przekazał tej zarazy dalej. Przyjął ją do siebie i tam zatrzymał. I oto zło nie miało się już jak rozprzestrzenić, nie miało się już jak rozmnożyć i uschło, zginęło. Nędznie, na zawsze i bez śladu. I oto my jesteśmy wolni, ponieważ Chrystus nie oddał pięścią za pięść, nie oddał ciosem za cios, nie oddał przekleństwem za przekleństwo. To jest droga chrześcijan i to jest droga do, można powiedzieć, może nie wybawienia tego świata, ale na pewno uczynienia tego świata nieco lżejszym miejscem prób i pokuty. Nie oddawać złem za złem, nie pozwolić, żeby ta zaraza, ten jad plenił się na tym świecie. Ktoś mnie obrazi, ja mu błogosławię. Uwalniam w ten sposób swoje serce. Nie jestem przywiązany do tych słów krzywdzących, które mnie obraziły i już nie muszę się nimi dzielić z nikim innym. Bardzo często bywa tak, że rodzice, którzy często pracują, ciężko pracują w ciągu dnia, dla swoich współpracowników gdzieś tam w pracy w ciągu dnia są całkiem mili, przychodzą do domu i zmieniają się w tyranów, udręczonych i dręczących tyranów. Cała ich rodzina cierpi przez to, że tata czy mama mieli ciężki dzień w domu, w pracy, przepraszam. Gdyby ofiarowali swoje trudy Chrystusowi, gdyby zamiast przeklinać błogosławili tych, którzy ich krzywdzą, gdyby kiedy czuli zło, które ich zalewa, tym bardziej czynili dobrze, dobre uczynki względem ciała, dobre uczynki względem duszy, gdyby oddawali dobrem za zło, ich serca byłyby wolne, a zło nie miałoby się jak rozmnażać, jak plewić w sercach dzieci, w sercach innych osób. Tajemnica zbawienia, ostatnie zdanie. Tajemnica zbawienia, tajemnica, której należy się nauczyć w Wielkim Poście. Zatrzymać to zło w swoim sercu, ofiarować je z cierpieniem i z męką Chrystusa. Zginąć razem z tym złem, przede wszystkim zginąć dla siebie i dla własnej słabości. A potem zmartwychwstać Chrystusem, wolny. Zło, którym karmi nas świat, my zabijamy w sobie. Nie rzucamy go w innych, nie wyrzucamy go, ponieważ ono tam się plewi, tam innych zaraża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.